Ta część będzie poświęcona czemuś, co moglibyśmy nazwać taką bezpośrednią sferą oddziaływania złego ducha poza kontekstem zagadnień duchowych. Tak? Czyli pomyślmy sobie teraz taką przestrzeń, w której przestrzeń naszego wnętrza, w której może objawić się w całej gamie takich wewnętrznych przeżyć, poruszeń, doznań, coś, co jest takiego podszeptu złego ducha. Tak? A więc jakby zostawiamy teraz na chwilkę taką sferę, powiedziałbym, psychofizyczną. Zostawiamy ten kontekst, powiedzmy, zewnętrzny, kulturowy, symboliczny, który łączy się z taką sferą obiektywnych zagrożeń poza nami. I przytrzymajmy się chwilę przy naszym wnętrzu. Czyli przy sferze naszych rozmaitych przeżyć. Gdybyśmy na razie, na moment, próbowali zawiesić to doświadczenie, powiedzmy, zranień, tak, i zobaczyć, że poza tymi ranami, tak, mamy cały zestaw rozmaitych odczuć, które przeżywamy. A więc sfera naszej świadomości, sfera doznań, przeżyć, odczuć, to jest sfera, która nie jest jak gdyby zasłonięta przed Bogiem, a więc to jest sfera, w którą poruszać może Duch Boży. Tak? Ale to jest również sfera, którą poruszać może zły duch. Czyli Duch Boży również może stymulować w nas pewne wewnętrzne poruszenia, czyli może w jakiś sposób dotykać naszych emocji. Oczywiście jest to zupełnie inny rodzaj działania niż Ducha Bożego i inny oczywiście zakres dostępu. Pamiętajmy też, że anioł, tak, tym jest zły duch, albo inaczej, anioł to jest może, no niech tutaj będzie uproszczający trochę, ale tak naprawdę zbyt duchowy. Zbyt duchowy. Istota duchowa. Zły duch. Ma ograniczony zakres dostępu do nas. Czyli nie zna naszych myśli. Nie przenika naszych myśli. Czyli dopóki ich nie wypowiemy, nie sformułujemy, nie uzewnętrznimy, dopóty one są dla niego zamknięte. Nie ma nam dostępu. Podobnie i anioł dobry. Nie za naszych myśli. Nie ma dostępu do naszej głębi. Tam ma dostęp tylko Pan Bóg. Tylko Bóg zna nas na wylot. Przenika nas do głębi. Zły duch nie zna nas na wylot. Tak? Nie ma dostępu do naszej świadomości, do tego, co się w nas dzieje, do naszych myśli. Oczywiście on się może dużo domyśleć. Tak? Wiele może poznać, jednak zewnętrzny. Ponieważ to, co my sobie myślimy, to się odbija w nas. Tak? Czyli co? Jeżeli mamy angażujące nas rozmaite myśli, no to w takiej naszej psychosomatyczności to się pojawia. Jak się stresujemy, prawda, czy myślimy oczywiście na przykład, co jest dla nas trudne, no to co? Się zmienia puls, ciśnienie, tam krwi, tak? Temperatura ciała, nasza mimika twarzy zmienia, to się pojawiają różne emocje, emocje mają swój klimat, tak? Więc to jest wszystko w stanie zły duch wyczuć, tak? Ale nie wie, co wprost nie myślimy. Więc zły duch nie może, jeżeli mówimy o takiej sytuacji, nie skróciliśmy dystansu ponad miarę, czyli nie jesteśmy nękani, nie jesteśmy w jakiejś opresji demonicznej, nie może działać wprost, bezpośrednio na naszą głębię. Ale może prowokować w nas, czy stymulować w nas pewne doznania, może nas trapić, i może nas, jakby budzić w nas pewne takie fałszywe pocieszenie, powiedzielibyśmy. Tak? Czyli może jakoś nas oddziaływać. I to oddziaływanie złego ducha przejawia się, czy może się przejawiać w sferze naszych doznań. I chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, które z naszych doznań, tej warstwy przeżyciowej w nas, jest jak gdyby, czy rodzi się w nas takiego impulsu Bożego, tak? A które są najzwyczajniej z poruszeń złego ducha. Żebyśmy, mówiąc inaczej, trochę się zorientowali w sferze naszych przeżyć. Ten temat poruszeń duchowych, tak? To jest taki temat, który od zawsze interesuje chrześcijańskich filozofów, teologów, ascetów. Tak? A więc od zawsze powstają pewne takie, powiedziałbym, teorie, tak? W ramach chrześcijańskiej duchowości tego, jak w naszym wnętrzu pracują te poruszenia. Temat poruszeń wewnętrznych, umiejętności czytania i rozeznawania to jest temat bardzo istotny. Tak?
Jednym z takich teoretycznych opracowań to będzie oczywiście święty Ignacy z Loyoli i jego ćwiczenia duchowne. Więc dzisiaj do kilku takich reguł o rozeznawaniu duchów sięgniemy, po to, żeby na koniec wykryć trochę z tej sfery takich możliwych poruszeń, które są w nas spowodowane przez jakby złego ducha. I teraz pamiętajmy, że Pan Bóg, to trzeba bardzo mocno nazwać, jest Bogiem pokoju. Bóg jest Bogiem pokoju, a nie Bogiem udręczenia. Czyli Bóg nie ma zamiaru nas trapić. Strapienie jest narzędziem działania złego ducha. Oczywiście czasami to jest tak, że Pan Bóg może posłużyć się strapieniem po to, żeby nam zasygnalizować drogę, którą widzi, że jest niewłaściwa. Ale wówczas są pewne kryteria czy symptomy po to, żeby się w tym rozeznać. Jak to działa? No, widzieliśmy już troszkę w tych dwóch pierwszych regułach, które przytoczyłem. Przede wszystkim zależy od tego, jakiego tego bierzemy. Inaczej będzie działał w nas Duch Boży, kiedy będziemy przychodzili od dobrego do dobrego. Inaczej będzie działał w nas Duch Boży, kiedy będziemy przychodzili od złego do złego. Czyli popadliśmy w grzech i w nim grzęźniemy, albo wydobyliśmy się z grzechu i idziemy ku wolności jeszcze większej. Wówczas, jak mówi święty Ignacy, w tej sytuacji, kiedy idziemy od dobrego do dobrego, właściwością ducha dobrego jest rodzić w nas pokój, rodzić w nas umocnienie, pocieszenie tak zwane. Natomiast właściwością złego ducha jest nas trapić, odciągać. Więc pierwsze, co musimy zrobić, to zobaczyć, czy nasza droga jest od dobrego do lepszego. Czy my postępujemy. Czy możemy obiektywnie stwierdzić, że to, cośmy sobie zaplanowali, to chcemy podjąć, ma być ku zbudowaniu, ku rozwojowi, ku czemuś, co nas przybliży do Boga, nas bądź naszych bliskich. To jest, czyli zobaczyć taki pierwszy, ten fundamentalny ruch, cośmy sobie obrali. Albo też druga możliwość, jesteśmy w grzechu i jeszcze bardziej w tym grzechu się pogrążamy, dystansujemy, separujemy od Boga. Podkreślam, ta druga jest raczej mniej prawdopodobna, jeżeli chodzi o nas. Czy mamy tendencję do tego, żeby postępować raczej od dobrego do dobrego. Więc w tej sytuacji droga działania Ducha Bożego będzie drogą umacniającą, wspierającą, natomiast działanie złego ducha będzie trapiące. Więc mamy dwa stany. Stan pocieszenia i stan strapienia. Czym się charakteryzują? Święty Ignacy w regule trzeciej ćwiczeń duchownych mówi, czy pisze o pocieszeniu duchowym tak. Pocieszenie duchowe, pocieszeniem nazywamy przeżycie, gdy w duszy powstaje pewne poruszenie wewnętrzne, dzięki któremu dusza rozpala się w miłości ku swemu Stwórcy i Panu, a wskutek tego nie może już kochać żadnej rzeczy stworzonej na obliczu ziemi dla niej samej, lecz tylko w Stwórcy wszystkich rzeczy. Podobnie wtedy jest pocieszeniem, gdy wylewa łzy, które ją skłaniają do miłości swego Pana, czy to skutek żalu za swych grzechy, czy to współczując męce Chrystusa, czy to dla innych jeszcze racji, które są skierowane wprost do służby i chwały Jego. Wreszcie, nazwane pocieszeniem, to jest dla nas może ważniejsze, wszelkie pomnożenie nadziei, wiary i miłości, wszelkiej radości wewnętrznej, które wzywa i pociąga do rzeczy niebieskich, do właściwego dobra i zbawienia własnej duszy, dając jej odpocznienie i uspokojenie w Stwórcy i Panu swoim. Czyli pocieszenie jest budującym stanem, w którym my lgniemy do Boga, czujemy się przez Niego pociągani, kiedy się otwiera jakby w takim horyzoncie naszych przeżyć ta sfera rzeczy niebieskich. Tak? To jest pocieszenie. Takie pocieszenie będzie jakby dawał nam zły duch, dobry duch, Pan Bóg, kiedy idziemy od dobrego ku lepszemu, natomiast zły duch będzie raczej generował pocieszenie. Strapienie. Czym jest strapienie? Tak pisze Ignacy o strapieniu. Reguła czwarta. To, co jest strapieniem, to, co jest przeciwieństwem reguły trzeciej, nazywamy strapieniem. I tak ciemność w duszy, zakłócenie w niej, poruszenie rzeczy niskich i ziemskich, niepokój z powodu różnych miotań się i pokus skłaniający do nieufności, bez nadziei, bez miłości. Dusza stwierdza wtedy, że jest całkiem leniwa, letnia, smutna, jakby odłączona od Stwórcy swego Pana.
albowiem jak pocieszenie jest przeciwieństwem strapienia, tak też i myśli rodzące się z pocieszenia są przeciwieństwem myśli rodzących się ze strapienia. Rozpoznajemy taki stan? Ucie, gryzienie, zasmucenie, takie brak smaków duchowych, brak przyjemności, leniwość, letniość, takie czujemy ten klimat mniej więcej taki mglisty w nas, prawda? Kiedy się nie chce. Nasze życie duchowe przebiega taki sinusoidzie, od strapienia do pocieszenia, prawda? Tak to jest. Ale to nie jest konstans, tak? Ponieważ jeżeli my zmierzamy do góry, to właściwie będzie tak. W ten sposób. Mamy wahania, ale cały czas zmierzamy w górę. Ta sinusoida jest cały czas w nas, a chodzi o to, żebyśmy zachowali konstans. Tak? Czyli zarówno w strapieniu, jak i w pocieszeniu trzeba zachować pewną stabilność, pewną stałość. I to jest tej mówi istota, żeby utrzymać się po środku. Pocieszenie dawane jest nam nie po to, żebyśmy przeżywali jakby ekstazy, tylko po to, żebyśmy się doładowywali na czas strapienia. A więc my musimy znaleźć pomiędzy tym taką właściwą, stabilną miarę. Tak? Ponieważ tak jak się nie podejmuje decyzji w stanie strapienia, tak samo nie podejmuje się decyzji w stanie pocieszenia. Takiego skrajnego, jak też Ignacy mówi. Że kiedy rodzą się w nas emocje takie budujące, już jesteśmy w stanie podjąć cały zestaw rozmaitych obietnic, takich w ogóle zreformujemy siebie, życie duchowe, wszystko zreformujemy, będziemy się modlić 3 godziny, prawda? Bo damy radę, jest tam tak dobrze, tylko potem się okazuje, że na drugi dzień już nic z tego nie zostało. Tak? Otóż to nie jest dobry moment do wyboru decyzji. Dobry moment do wyboru decyzji jest wtedy, kiedy jesteśmy mniej więcej po środku. Między strapieniem a pocieszeniem. To jest ten moment, kiedy jesteśmy konstans. I chodzi o to, żeby nie tylko być konstans w przeżyciach, bo to jest trochę niezależne od nas, ale żeby być konstans w postawie. Czyli żeby nie było tak, że my się modlimy wtedy, kiedy jesteśmy w pocieszeniu, a nasze życie duchowe upada, kiedy jesteśmy w strapieniu. I pocieszenie i strapienie jest procesem ważnym, bardzo ważnym. W pocieszeniu Bóg nas doładowuje, w strapieniu dręczy nas zły duch, ale wtedy my wzrastamy. Więc my jak gdyby niezależnie od tego, co przeżywamy, mamy zachować wewnętrzną stabilność. Walka duchowa polega na tym, żeby się utrzymać w tej średniej. Tak? Ale nie do tego przeżyć, bo to jest niezależne od nas. Tylko tylko postawię. A więc jednego dnia klękam rano do modlitwy i będę jak gdyby przeżywał takie wzloty, że właściwie jestem w stanie 3 godziny klęczeć. Drugiego dnia klękam do modlitwy i jestem, trudno mi wysiedzieć 5 minut. Tak? Ale jeżeli mam regułę, modlę się pół godziny, to nieważne, czy przeżywam wzloty i nie wiadomo jakie, czy przeżywam noc ciemno, to się modlę pół godziny. Dzień w dzień. To jest moje konstans. I teraz, ponieważ może być tak, Ignacy mówi o tym, że czasami, kiedy jesteśmy w pocieszeniu, potem Bóg pocieszenie ustępuje, ale zostaje taki pozytywny klimat po pocieszeniu, taki klimat wzniosłości emocjonalnej jeszcze. Już nie działa bezpośrednio dobry duch, ale jesteśmy jeszcze emocjonalnie na takim wyżu i wówczas jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy podjąć, zdecydować w sposób nieuporządkowany, albo wówczas mówi Ignacy, przychodzi do duch, wykorzystuje ten klimat podniosły w nas i wrzuca nam rozmaite pobożne nawet rzeczy, tak? Po to, żeby nam zdestabilizować. Czyli na przykład, a od praktycznie niedorojnych rzeczy zależy, gdzieś potrafisz, prawda? Masz na tyle siły, przeżywasz to, no daj Panu Bogu to, przy przynajmniej tyle, prawda? No jak to nie dasz Panu Bogu, godziny nie potrafisz ze mną czuwać, albo powiększ swój czas na modlitwę. Pół godziny, co dla Ciebie, widzisz, jak Ci dobrze idzie, modli się 2,5 godziny, prawda? Czyli rozumiecie, chodzi o to, żeby zafałszować w nas, jak gdyby na podniosłym nastroju, tak? Na tym poruszeniu pozytywnym, żeby wrzucić nam coś jeszcze, co w efekcie nas uszkodzi, tak? Bo na drugi dzień okaże się nagle, że to nie, już się nie da. A więc wyrzut sumienia, znowu mi się nie udało, prawda? Znowu zawaliłem. Nie, czyli co? Czyli poczucie
no, rozpad znowu, prawda? No, dokładnie chodzi o to, żeby nas upokorzyć, żeby nas przeciągnąć, poniżyć, przeciorać, jak to się mówi, prawda? To jest zamysł złego ducha. A więc może być tak, że na takim pozytywnym klimacie takiego dobrego, duchowego doładowania zły duch będzie nam próbował wsączyć rozmaite takie odpowiedzi swoje, prawda? I dlatego w takim stanie nie podejmuje się decyzji. Tak? Czekać, aż się te emocje opadną, tak? I wówczas jest czas decydowania. Ale tak samo nie wolno decyzji podejmować w strapieniu. Ponieważ strapienie nie jest czasem prawdy, to jest czas, kiedy działa zły duch. On nas trapi. Kiedy mamy niż emocjonalny, wówczas często mówimy sobie tak, no na pewno nie damy rady, trzeba to zmienić. Tak? Zobaczcie, jak jest ciężko, trzeba to zmienić, prawda? Reformujemy nasze życie duchowe. No nie podejmuje się reformy życia duchowego, nie podejmuje się ważnych decyzji, ważnych zmian w swoim życiu w sytuacji, w której jesteśmy w strapieniu. Ponieważ w strapieniu, mówi Ignacy, nie działa dobry duch, działa zły duch. Dlatego dobrym komentarzem do reguły trzeciej jest reguła 10, która mówi o tym, jak człowiek powinien się zachować w strapieniu. Reguła 10 mówi nam tak, albo najpierw, przepraszam, 10 jest o tym, jak się tym zachować w pocieszeniu, potem w strapieniu. Pocieszenie powinno być tak. Będąc w okresie pocieszenia, będącym w okresie pocieszenia, niech myśli o tym, jak się zachowa w strapieniu, które potem przyjdzie i niech już teraz nabiera nowych sił na tę przyszłą porę. Bardzo proste, prawda? Bardzo proste, sprowadzające nas na ziemi. Tak, jak masz zwyżkę, to bądź pewny, że przyjdzie niż. I już się przykuj. Ale, moi drodzy, to ma drugą stronę. Ignacy w innym miejscu mówi tak. Ja teraz tego nie znajdę szybko, ale jaką to daje pewność? Pewność jest taka, że zawsze po strapieniu przyjdzie pocieszenie. Jak jesteśmy w strapieniu, w sytuacji głębokiego rozpadu, zawsze przyjdzie pocieszenie. Tak? Chyba, że nasze strapienie nie jest z działania jak gdyby złego ducha, ale ma element chorobowy. Jest na przykład depresją, tak? Albo jakąś postacią takiej nerwicy neurastenicznej czy innej. I to powoduje, że grzęźniemy w emocjonalnym rozpadzie, ale wówczas to jest sygnał, że to jest nie działanie nadprzyrodzone w naszą duszę, tak? Ale jest to stan najzwyczajniej chorobowy, który trzeba leczyć po prostu. Natomiast jeżeli strapienie, pocieszenie jest z tego obszaru oddziaływania na nas duchów, tak zwanych ducha Bożego i ducha złego, to możemy być pewni, że zawsze po strapieniu przyjdzie pocieszenie. A więc nie ma takiej nocy, która by się nie rozjaśniła świtem w końcu. I dlatego trzeba je przeczekać i żyć nadzieją. I to jest jakiś ważny moment tego konstans, prawda? Że ja się nie, przywiązuję do pocieszeń, ale nie dam się złamać strapieniom. Walka duchowa jest walką o zachowanie tego konstans. I proszę zobaczyć, o nic więcej tak naprawdę. Chodzi o to, żebyśmy stabilnie robili swoje. Żebyśmy jak gdyby wdrożyli się w to, co można czuć do życia, to pewne, stabilne, co jest stałością relacji, żebyśmy go konsekwentnie realizowali. Korzystali z pocieszeń w takim mierze, w jakiej się mamy umocnić i zachowali stałość w strapieniu. I nam się to wydaje, że to jest taka zwykła, bolesna rutyna, prawda? W dół, w górę, w dół, w górę. Ale po czasie, jak się obejrzymy, to zobaczymy, że my nie idziemy po płaskim. Myśmy przeszli tą sinusoidą wielką drogę. Niektórzy to wolą tak rysować, prawda? Jako takie pętle, które do góry się rozprowadzą. Od jednego do drugiego, od strapienia do pocieszenia, ale cały czas w górę, systematycznie, tak? Od dobrego do lepszego. I jeżeli zgodzimy się, że taki rytm naszego życia duchowego, że nasze życie duchowe jest wplecione w taki rytm, to zrozumiemy, że Bóg nas przeprowadza przez wodę i przez ogień, tak? Raz nas chłodzi, raz nas rozpala, tak? Ale nie po to, żeby się nami bawić, tylko żeby nas hartować. Tak? Żelazo raz się je rozpala i raz do silnej wody wkłada, bo wówczas twardnieje, prawda? Tak chyba pracują kowale, prawda? A więc się wykuwa w nas, co?
Wykuwa się wieczność w ten sposób. Wykuwa się wieczność. Ta stałość w życiu duchowym, walka o stałość, to jest walka o smakowanie Boga w rzeczach najprostszych, o umiejętność szukania i znajdowania Boga w wszystkim. Nie chodzi o to, żeby identyfikować z Bogiem pozytywne przeżycia tego stanu pocieszenia. Chodzi o to, żeby umieć Boga znajdować we wszystkim i w strapieniu Jego dobrów, i w pocieszeniu Jego działanie, i cieszyć się Bogiem, jakby smakowaniem Jego obecności w drobnych rzeczach. Ponieważ Bóg jest wszędzie, tylko mamy kłopot, żeby Go wszędzie zobaczyć. Ignacy też mówi o tym wyraźnie, że Bóg nas czasami dopuszcza strapienie, ponieważ pocieszenie niesie w sobie ogromne ryzyko. To znaczy pokusę pychy. Można zobaczyć, pisze tak. Będący w okresie pocieszenia, niech się stara upokorzyć i uniżyć, ile tylko może, myśląc o tym, jak niewiele może w czasie strapienia, bez takowej łaski i pocieszenia. I przeciwnie, ten, co jest w okresie strapienia, niech myśli, że wiele może z łaską, wystarczającą do stawienia oporu wszystkim swoim nieprzyjacielom, czerpiąc siły w Stwórcy i Panu swoim. Chodzi o to, żeby ten stan, w którym jesteśmy, przeczytać inaczej. Jak jestem w pocieszeniu, to zobaczyć, mój Boże, nie wszystko mogę, tak? Tylko jak ja niewiele mogę bez tej łaski. To, co mam teraz, to jest łaska, a więc tak naprawdę ta przyjemność duchowa, którą czerpię, to jest tak niezależne ode mnie, tak? To jest wszystko z Twojego daru, więc upokarzam się, uniżam. Jak ja niewiele mogę, gdybyś Ty mi tego nie dał, sam bym był w stanie tego przeżyć. Ale kiedy jestem w strapieniu, to nie przeżywam tego o koniec świata, tylko jak wiele mogę z łaską, tak? Jestem w dołku, ale jest mi Boża łaska, jak wiele z nią mogę, tak? Jak wielka moc jest ze mną. Czyli to jest to ignacjańskie agere contra, działać przeciwnie. Kiedy mam pocieszenie, to nie daję się temu porwać, ale widzę, że jakbym patrzę w tej perspektywie na słabość mojej natury. Kiedy jestem w słabości, patrzę na moc Bożą, która mnie z niej wydobywa. To jest bardzo racjonalne działanie. To jest działanie obliczone na stabilność, na wierność w życiu duchowym. Mówiąc inaczej, Ignacy przestrzega nas trochę przed taką pokusą pychy, która może się zrodzić po to, znaczy jakby w takim doświadczeniu, które łączy się z pocieszeniem. Bo my mamy takie przekonanie, że no właściwie to tacy jesteśmy świetni, prawda? Tacy pełni siły, no bo przecież tak przeżywamy Boga w swojej duszy. Bardziej nawet prawdziwi aniołowie. Więc chodzi o to, żeby się od takiego przekonania uwolnić.